Dzień dobry. Witam was wszystkich w 26 odcinku serii poświęconej modelom aut rajdowych w skali 1 do 43. A jeśli między wami znajduje się ktoś kto gości na moim kanale po raz pierwszy to ja mam na imię Grzesiek i dzisiaj jak już pewnie zauważyliście pokażę wam model auta wręcz kultowego w historii rajdów model auta które zasługuje w 100 procentach na miano rajdowej legendy model auta dzięki któremu nastała właśnie w rajdach nowa era a mianowicie era napędu na wszystkie cztery koła. I w sumie mógłbym tak jeszcze długo Długo zachwycać się przewagą dzięki technice, a później jeszcze drugie tyle opowiadać pewnie na temat kierowcy tejże rajdówki, ponieważ Michel Moton bez wątpienia wielkim kierowcą była. Ale jeśli ktoś z Was byłby ciekaw całej historii związanej z marką Audi w rajdach samochodowych, jak i karierą samej załogi tego modelu i nie tylko zresztą tego modelu, to odsyłam Was, z pełną odpowiedzialnością Was odsyłam do kanału, który powinniście znać, jeśli nie spędziliście ostatnich paru lat. Gdzieś w jaskini pod kamieniem, a mianowicie motoryzacja z innej perspektywy. Dziół imiennik w serii Rajdowe Legendy bardzo dokładnie i rzeczowo przedstawia ten rajdowy świat. A ja jak zwykle przejdę już do omówienia tego właśnie to modelu. Audi Quattro, za kierownicą którego siedziała wspomniana już wcześniej przeze mnie Michel Mouton, pilotowała jej Włoszka Fabricia Pons i niestety ta żeńska załoga. Nie ukończyła rajdu Monte Carlo, który odbywał się w roku 1982. A co do samego modelu, to mój egzemplarz pochodzi z czeskiej edycji, ale z tego co wiem, to u nas w Polsce także będzie oferowany i będzie numerem 61 od D'Agostini. Także jeżeli ktoś się zaopatruje, podobnie tak jak ja, kupuje te modele w kiosku razem z gazetką, no to bliżej już połowy przyszłego roku model ten będzie dostępny już u nas. A już dzisiaj będziecie mogli sobie się przyjrzeć, temu modelowi, postaram się Wam go pokazać jak najbardziej z bliska i jak najbardziej rzeczowo go Wam tutaj omówić. Ja tylko przypomnę, yy, że mój kanał nie jest przez nikogo sponsorowany, tym bardziej nie jest sponsorowany przez D'Agostini, nie jest to żaden kanał reklamowy czy coś w tym stylu. Zwracam się oczywiście w tej chwili do tych, którzy są goszczą u mnie pierwszy raz, żeby sobie nie pomyśleli i dlatego tutaj też czasami, a w zasadzie to za każdym razem pa padają jakieś takie słowa też krytyki, ponieważ ja tutaj staram się to wszystko pokazywać jak najbardziej obiektywnie, co mi się podoba i takie rzeczy, co mi się podobają, trochę mniej także. No i zacznę tak jak zawsze od punktu pierwszego swojego programu, czyli malowanie i kalkomanie. Mówiąc malowanie w tym przypadku, to mam na myśli oczywiście ten kolor biały, ponieważ cała reszta co widzicie, czyli te czerwone, beżowe, czarne, czy tam prawie czarne, to już są kalkomanie. To już są naklejki, i jeżeli chodzi o ten punkt, właśnie malowanie, czyli o to białe, no to powiem Wam tak no, delikatnie, tylko mówiąc, że jest poprawnie zrobione. Ponieważ ja tutaj doszukałem się, oczywiście powtarzam, doszukałem się pod tą swoją lubką paru takich niedociągnięć, paru. Po prostu takich pryszczy, które wcześniej przed położeniem tej warstwy farby nie zostały usunięte. Karoseria nie została tak do końca wyczyszczona. Czy tam yy, nawet na, szczególnie na dachu, znalazłem tam jakieś wgłębienie. Ta farba nie jest tak, no powiem, powiem wprost, nie jest ta farba idealnie położona. A da się to zrobić, ponieważ mam naprawdę bardzo dużo modeli, które są pomalowane wręcz idealnie. W tym przypadku nie mogę tego powiedzieć, także żebyście mieli tego świadomość, że nie jest to model. Akurat w kwestii malowania jakichś tam górnych lotów. Jeżeli chodzi o kalki, o kalkomanie, no to sama ich jakość jest dość dobra. Zresztą tak jak u Agostini na jakość kalek nie mogę narzekać, aczkolwiek ich położenie także pozostawia tam troszeczkę do życzenia. Nie wiem czy wy to, nie wiem czy będę wam to w stanie pokazać, ja już to próbowałem yy, nagrywać i zobaczyć jak to w ogóle wychodzi, no to nie podobają mi się akurat w tym modelu, jak tutaj zwrócicie uwagę. Te kalki tutaj właśnie na tych załamaniach, na tych rogach, szczególnie maski, one są takie pomarszczone, jak i z jednej. Taki tutaj z drugiej strony, może być lepiej widać właśnie z tej strony. O i mam na myśli tutaj nad tym kierunkowskazem, nad prawym kierunkowskazem. Jeżeli nie widzicie, to spróbuję wam to przybliżyć. O, to samo się dzieje W tylnej części tego modelu, ciężko będzie to pokazać. No ale że nie jest tego osłowny, no to postaram się. Tutaj, jak jest napis Audi, to nad literką U, i tak samo po przeciwnej stronie, jak jest tutaj napis Quattro, to nad literką pomiędzy literkami T a R Tu są jakieś takie, no nie wiem jak to nazwać. Ja to nazywam po prostu niedojebki. I to tak najbardziej widać to, jest w stanie, tak jak sami zresztą widzicie, jestem w stanie Wam to pokazać. A parę takich innych, mniejszych rzeczy, no to już wcześniej próbowałem i uwierzcie mi, ale to są tak małe rzeczy, że ja dosłownie jak filatelista oglądający powtarzam się znaczek pocztowy, tylko pod tą lubką potrafiłem to znaleźć, żebyście mieli świadomość, że te rzeczy, kiedy ten model sobie stoi pod kopułką na półeczce, czy nawet byście dali komuś, do ręki, kto nie zwraca na takie rzeczy uwagi, no to z pewnością by tego nie zauważył. No ale, z uczciwości swojego kanału, muszę Wam to pokazać, żebyście mieli świadomość, że ten model to nie jest jakiś tam model od Sparka, od XO czy od jakich innych tam HPI. No i nie jest aż taki doskonały już na samym starcie, już w punkcie pierwszym, czyli tego malowania i kalkomanii. Punkt drugi mojego programu to są oczywiście, jak zawsze, koła. Koła, powiem tak samo, poprawnie wykonane, nie ma tutaj jakichś fajerwerków, próżno tam szukać między tymi szprychami, nazwijmy, w tych otworach felgi tarcz hamulcowych. Czy tym bardziej nie ma tam żadnych zacisków hamulców, nic takiego. Jest za to bieżnik, który od, od odcinka o Oplu skonie 400 <laughs> nie jest standardem, ale, ale w tym przypadku akurat jest. O, lepiej już go nie jestem Wam w stanie pokazać oczywiście Ride Monte Carlo to i bierzik jest taki bardziej zimowy yy... rura wydechowa końcówka układu wydechowego tak jak widzicie sami fajnie zaakcentowana pucha pomalowana yy, z, z srebrną farbą a srebrzanką no i ta właśnie rura no to tak jak ja to nazywam? No bolcem to co prawda nie jest, a jak już wiecie, jak ktoś jest u mnie nie pierwszy raz, no to dobrze wie, że ja bolcom mówię nie. Tutaj po prostu to wygląda tak, jak w większości modeli od D'Agostini. Jest to pomalowane, tak jak widzicie, srebrną farbą, a tutaj sama ta końcówka, no ma ona takie wgłębienie. Jest to tak zaakcentowane, że to jest niby rura, aczkolwiek ta rura to jest tylko taką rurą, 1.1 mm można powiedzieć i zaakcentowali tylko tą rurę, czyli te wgłębienie. Zaakcentowali tak, że nie pomalowali tego wszystkiego na srebrno. No ale dobra. Tak, tak do tej pory jest to poprawnie wykonane. Tak jak te kalkomanie, jak te malowanie, jak te koła, taki ten tumik jest również poprawnie wykonany. Tylne światła, widzicie sami. Także są poprawnie wy wykonane. Nie mam do nich jakichś takich większych zastrzeżeń. Tutaj tylko jak jest ta lewa tylna lampa, to zwróćcie uwagę, może ta lubka wam coś pomoże. Mam na myśli tutaj ją, tą górną jej krawędź, a mianowicie o to miejsce. W tym miejscu tutaj jakby ta chińska rączka trochę za bardzo nakleiła tą kalkę. O, zwróćcie sami, uwagę, nakleiła za bardzo kalkę na samą lampę, że tak kawałeczek tej lampy jest schowany po prostu, o tutaj dokładnie ten element. Jest schowany tą kalką. No nie powinno tego. Nie powinno to mieć miejsca, ale. No ale jest i musiałem Wam to yy, pokazać. Fajnie zaakcentowana jest tutaj klamka. Jak już tak obracam w kierunku przednich lamp, bo przednie lampy no to z przodu, jak sami widzicie, tutaj się dzieje. Bo nie dość, że są oczywiście światła oryginalne tego modelu. To są jeszcze halogeny do jazdy nocnej przyczepione. No i tutaj do, do tych przednich światł, no przyjrzyjcie. Przyjrzyjcie się sami, ja tak samo tutaj, no tak samo użyję tutaj słów, że to wszystko jest poprawnie wykonane, nie ma tutaj jakichś yy, znowuż takich fajerwerków, żeby to coś zachwycało, tym bardziej, że to nie jest, yy, to nie jest mój pierwszy model, yy, no ale tak samo ja podchodzę do tego, tak się powinno podchodzić, ja przypominam za każdym razem, że to jest model z gazetki, model dostępny w kiosku z gazetką, który u nas, u nas będzie kosztował nie więcej jak 75 zł w przyszłym roku, Także tutaj też nie wymagajmy jakiejś tam jakości, takiej jak jest, jaka jest oferowana w modelach za 150 i w górę, praktycznie do plus nieskończoności. No, ale żebyście mieli świadomość, i powtarzam, z uczciwości swojego kanału, ja Wam chcę tutaj to, to wszystko pokazać jak najbliżej się da. No, i myślę, że bliżej to już się nie da. Spójrzcie sami, jak to wygląda. Ja ze swojej strony tylko powiem, że według mnie jest to tylko poprawnie wykonane. Wloty, wyloty. No, to jak sami widzicie. A może jej nie widzicie, to Wam powiem. Wszystkie te tutaj wloty, które są w zderzaku. A jeszcze co do świateł, bo ja się tutaj rozpędziłem już do wlotów. Ale co do świateł, to pochwalę, że tak. Te kierunkowskazy w zderzaku, czyli ten i ten, są naprawdę yy, z tworzywa. Z takiego pomarańczowego, pomarańczowego tworzywa, tak jak to powinno być. No ale z kolei te kierunkowskazy, które są tutaj w tej górnej części, to one już są tylko kalkomanią. Yy, one już są... Tak w, biednej, w biedniejszej, w tańszej, w tańszej wręcz wersji, i tak samo jest właśnie tutaj w tylnej części. Byłem w te, przy tych tylnych światłach, i teraz mi się dopiero przypomniał. zwrócić uwagę, te w zderzaku to także są tylko kalkomanie. To nie są jakieś tam y, osobne elementy stworzywa. Także tak, na niektórych rzeczach, tak jak zawsze, D'Agostini tutaj widać, trochę przeoszcz przeoszczędziło. Dobra, wracam do wlotów, wylotów. Y, wszystkie te wloty, które widzicie. W zderzaku, w przedniej części one są zaakcentowane jako są wgłębieniem, ale tak naprawdę one nie są na wskroś. To jest wszystko pomalowane yy, czarną farbką, ale za to mi się podoba tutaj ten, te wyloty w masce, w tej jej części właśnie widzicie bliżej. wycieraczki, Wycieraczek dobrze, że podoba, podoba mi się po prostu to, że one są tutaj zaakcentowane, także są naklejone. Oczywiście yy, te, te kreski. Te czarne linie, które właśnie imitują bardzo dobrze zresztą imitują te właśnie wyloty z podmaski. To mi się podoba, jest to poprawnie wykonane w większości modeli. Czasami tutaj zrobią jakiś tam wylot, a w ogóle go nie, nie zaakcentują żadnym innym kolorem, tylko po prostu, jak się przyjrzeć przez tą lupkę, to widać, że coś tam jest wytłoczone, ale nie jest to zaakcentowane, a w tym przypadku mi się podoba, że tutaj odzorowali to, tak jak właśnie być powinno. Więcej wlotów. Czy nam wylotów tutaj w tym modelu nie uświadczymy, a więc przejdę do następnego punktu swojego programu, czyli lusterka. Lusterka typowe dla Daagostini, czyli, o, zrobię zoom, czyli naklejona srebrna folia, tak jak zresztą widzicie, w tych lusterkach się nie przyjrzymy. Zresztą, w modelach od da to jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem, żeby można było się przejrzeć. Jest to, tak jak mówię, zawsze nalepiona jakaś tam srebrna lub szara taka folia. Ale z tej strony, no muszę Wam to pokazać, bo żeby nie być gołosłownym, musicie to zobaczyć. Postaram się to wyłoszyć jak najbardziej. O, 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 coraz bliżej, coraz bliżej. O co mi chodzi? Zwróćcie uwagę na lusterko od strony pilota. Tutaj to chyba mieli jakiś tam już ostatni skrawek tej folii takie ostatnie 2 mm kwadratowe i wycieli tak, tak jak wycieli bo zwróćcie uwagę na górną część tego właśnie lusterka. Tutaj brakuje, no tam brakuje. No jak to lusterko, ma no tak jak powiedziałem te 2 mm kwadratowe. No to 1/10 mm kwadratowego tutaj zabrakło już tej folii. I to lusterko jest tak no brzydko powiem, ale ale powiem, bo to mi się tylko ciśnie na usta, jest takie trochę niedojebane po prostu. O i tyle. Dobra, antenka. Jak już jestem przy tych lusterkach, to następnym punktem jest antenka. Pokażę Wam ten model tako, czyli równolegle. Stoją tak równolegle. No i zwróćcie, jak ta antenka nie wydaje Wam się, to nie jest złudzenie optyczne. Ona po prostu się tak chyli do przodu tego modelu. Także jest krzywo wklejona. Jeżeli chodzi o samą antenkę, no to widziałem już lepsze antenki. Nawet u DAGOSTINI widziałem lepsze antenki. Szkoda, że ona nie jest czarna. Jak ona by była już chociaż pomalowana na czarny kolor, a nie taki srebrny. No to już by wyglądała tam trochę lepiej. Dobra, Z zewnątrz tego modelu to już Wam pokazałem w sumie chyba wszystko i przejdziemy do wnętrza. Wnętrze tutaj dużo będzie łatwiej Wam pokazać, ponieważ jak, jak widzicie jest uchylone okienko od strony kierowcy, bo po przeciwnej stronie już tak nie jest, ale od strony kierowcy możemy sobie tam spojrzeć, co jest do środka. No i tak. Kierownica i cały kokpit no wykonany, wykonany tak jak całe to auto, tak poprawnie. Nie ma też tam żadnych wodotrysków w postaci żeby zobaczyć zegary, liczniki. Kierownica po chwale posiada, o tak będzie to widać, posiada tam manetki od kierunkowskazów z jednej i z drugiej strony czy tam od świateł. W każdym bądź razie producent tutaj tą kierownicę i jej okolice wykonał tam w miarę lepiej, w miarę dobrze. Jak widzicie, tam pod fotelem pilota jest gaśnica ten czerwony element. Gaśnica są dwie, ponieważ tutaj przez tą tylną szybkę, boczną szybkę, yy, także widać tam gaśnicę. Tam u w nogach pilota jest również taka mata, wykładzina no tak naprawdę można to nawet nazwać dywanikiem. Kamerka akurat tego wam tak dobrze nie, poka nie pokaże, ponieważ ona nie chce... O, z tej strony będzie to widać. Mówię właśnie o tym elemencie, który jest tam jeszcze przed gaśnicą, taki, taki w kropki, to jest właśnie dywanik pod nogami pilota. No to taki miły akcent, to mnie zaskoczyło, nie musieli tego tam dawać, a jednak jest. Oczywiście w tunelu środkowym jest dźwignia zmiany biegów i dźwignia hamulca ręcznego, ale zwróćcie uwagę, no muszę wam pokazać, bo ja pod tą lupką to się tej dźwigni zmiany biegów już... Przyjrzałem bardzo dobrze, kilkukrotnie i ona ta jest no, tak hamsko wykonana, że jakbym nie wiedział, nie domyślił się, że to jest akurat dźwignia zmiany biegów, no to naprawdę bym nie wiedział co to jest, ponieważ no, ona jest z takiego kawała plastiku tam zrobiona, taki kawał plastiku tam wlepiony, że osobiście to mi ta dźwignia zmiany biegów się tutaj w ogóle nie podoba. Fotele kubełkowe oczywiście, pasy bezpieczeństwa. Wielopunktowe pasy bezpieczeństwa. Tutaj no, muszę Wam pokazać. Kurde, no. kręcę tym modelem jak się tylko da. Może z drugiej. O, tak Wam to pokażę. Yy, te wielopunktowe pasy bezpieczeństwa, one są tylko taką naklejoną na te fotele kalkomanią. Nie są żadnym tam elementem yy, trójwymiarowym, elementem osobnym, takim, takim, który właśnie zawsze mi się podoba i. Tym czym się, czym, czym się jaram, właśnie w modelach tej wielkości, że y, czasami producent potrafi te pasy y, zrobić po prostu osobnym elementem, czyli pasami, y, które nie przylegają, nie są naklejone do fotela. W tym przypadku akurat jest to tak no nie ukrywajmy, ale po taniości. No i co, wnętrze także już tam nic, nic tam w tym wnętrzu się nie doszukamy, także w sumie to powiedziałem Wam. Wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na temat tego modelu, no nie ukrywam, że tutaj nie ma się co oszukiwać. Ten model jest zrobiony naprawdę tak yy, po taniości. I ja tylko ubolewam na tym, że te modele, zawsze które są takie najbardziej kultowe, tak jak choćby nasza, yy, naszego kierowcy Mariana Bublewicza, yy, Forciera, czy już nie wspomnę o yy, Subaru Imprezie 555 Chowowowczyca, modele, które naprawdę są kultowe w tych rajdach, te da czasami się tak trochę mniej przyłoży do nich i niektóre z tych elementów naprawdę mo można byłoby wykonać o, o wiele, wiele, wiele lepiej tym bardziej, że Audi Quattro tak jak powiedziałem jest legendą właśnie rajdu samochodowych i tak jakby miałbym go ocenić, ja w zasadzie tego nigdy nie robię w swoich recenzjach, ale jakbym miałbym go tutaj tak w całości już jako kształt ocenić w tej skali, w skali ocen od 1 do 10, no to ja bym mu dał taką 7,5 powiedzmy tej całej jakości w tej całej kolekcji od Agostini. No może 8 takie naciągnięte 8. Ale powtórzę raz jeszcze model Audi quattro jest modelem a jeszcze szczególnie yy, za kierownicą którego siedziała Michel Mouton. Jest autem tak kultowym że mimo tego wszystkich tych nie dociągnieć wszystkich tych takich rzeczy które mogą się podobać nam trochę mniej to i tak i tak każdy powinien mieć go w swojej kolekcji. Ja go jeszcze zestawię jak już się z Wami pożegnam, to żebyście już wiedzieli, teraz to będziecie mogli sobie go obejrzeć w zestawieniu z innymi Audi, które posiadam w kolekcji. A posiadam jeszcze dwa, także będziecie mogli sobie tam porównać, jak jeden wygląda względem drugiego. A ja, żeby już nie przedłużać, przypomnę Wam tylko, że na moim kanale są jeszcze szorcy, których tam trochę już wyprodukowałem shortsy na których jest praktycznie skatalogowana cała moja, moja kolekcja. Jeśli ktoś z Was chciałby zobaczyć któryś z moich modeli z bliska, tak o, na no już, proszę tam w komentarzach pisać. A na pewno się ustosunkuje. No i o co, będę się już z Wami żegnał. Jak się podobało, łapka w górę, jak nie, łapka w dół. Jak to się z pierwszy raz, subskrypcja oczywiście z dzwoneczkiem inaczej się nie da. I co? Do następnego. Nara!